Brzeska pana Tomasza Latochę. Wielce Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych dzisiaj na tą uroczystość, podczas której wspominamy tragiczne wydarzenia z 4 i 5 września 1939 roku. Drodzy Państwo, w sposób szczególny w tym miejscu chciałbym przywitać czcigodnych kombatantów, a wśród nich postać wyjątkową, pana komandora Romana Rakowskiego wraz z przedstawicielami rodziny. Witam szanownych parlamentarzystów. Jest z nami pani poseł Józefa Szczurek-Jeżelazko. Witamy bardzo serdecznie. Przedstawicieli władz wojewódzkich, władze samorządowe. Jest z nami pan wicestarosta powiatu brzeskiego, pan starosta Maciej Chodobiński. Kłaniamy się, witam. Witam bardzo serdecznie współorganizatora dzisiejszej uroczystości, przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Adriana Zalewskiego. Jest z nami również przewodniczący Rady Powiatu, pan profesor Kazimierz Przykr. Bardzo serdecznie witam radnych miejskich, powiatowych, również byłych radnych z poprzedniej kadencji. Cieszę się, że Państwo jesteście. Witam przewielebnych, czcigodnych księży, księdza prałata Józefa Drabika, dziekana dekanatu brzeskiego. Witamy bardzo serdecznie. Dziękujemy za ofiarę mszy świętej odprawioną wspólnie w koncelebrze z dwoma księżmi, z księdzem kaznodzieją dzisiejszej liturgii. Piękne słowo, bardzo dziękujemy za nie. Oraz z opiekunem, wspaniałym opiekunem brzeskiej młodzieży, księdzem Marcinem z parafii Miłosierdzia Bożego. Witamy pięknie. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witamy i chylimy czoła przed pocztami sztandarowymi, tak licznie przybyłymi jak co roku na tą ważną uroczystość. Witamy pięknie. Witamy delegacje instytucji, zakładów pracy, spółek miejskich, szkół, organizacji społecznych i politycznych. Witamy pięknie. Są z nami, drodzy Państwo, przedstawiciele brzeskiego Gryfa z zarządem, panem senatorem Mieczysławem Mietłą, z panem prezesem Orzegalskim. Witamy bardzo serdecznie. Przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na czele z panem prezesem Krzysztofem Migajem. Są z nami przedstawiciele Stowarzyszenia Braterstwo Broni Tobie Ojczyzno. Pan Sławomir Majka dzisiaj reprezentuje to stowarzyszenie, zapewne w stosownej obstawie. Kłaniam się. Jest z nami brzeski Sokół, Liga Obrony Kraju, nasi wspaniali harcerze są, jest cech rzemiosł różnych z władzami cechu, ze starszym cechu, panem Kazimierzem Kuralem. Jest, kłaniamy się, dziękujemy za Państwa obecność. Witamy bardzo serdecznie również Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich, dzisiaj reprezentowane przez panią prezes Halinę Mrówkę. Dziękuję za obecność, proszę Państwa, przedstawicieli jednostek pomocniczych, samorządu terytorialnego, przewodniczących i zarządów osiedli, przewodniczących sołtysów oraz przedstawicieli rad sołeckich. Myślę, że w tym miejscu na czele z panem przewodniczącym Kozubem. Witamy bardzo serdecznie, widziałem na pewno pana Kozuba obok mnie. Jest pan Seweryn. Dziękujemy za obecność. Drodzy Państwo, witam wszystkich Państwa według pełnionych funkcji i godności. W sposób szczególny witam wszystkich mieszkańców gminy Brzesko, całego powiatu brzeskiego oraz naszych gości, którzy przybyli z najdalszych
miejsc na świecie. Są oczywiście z nami służby mundurowe, godnie reprezentowane, nasza brzeska policja, pan komendant Daniec z panem naczelnikiem, są nasi strażacy niezawodni, zawodowi strażacy z panem komendantem Poterą i zastępcą komendanta. Kłaniamy się, dziękujemy panowie, że jesteście. Proszę państwa, wybaczcie, że być może niektórych z państwa nie mogłem z imienia czy nazwiska tych, których miałem okazję przywitać przed uroczystością, podać rękę. Łatwiej było mi. Wybaczcie, jeżeli kogoś nie przywitałem. Dziękuję również za obecność i za wspaniałą tutaj ubogacenie grą naszą orkiestrę miejską na czele z panem tutaj naszym instruktorem naszej orkiestry. Drodzy państwo, to jest bardzo ważna uroczystość, tak oczywiście. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna uroczystość. My tutaj spotykamy się co roku, żeby uczcić naszych braci, naszych Polaków, którzy polegli w tym bestialskim bombardowaniu. Dzisiaj przeżywamy 85. rocznicę dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce na tej ziemi 4 i 5 września 1939 roku. To był początek II wojny światowej. Zwłaszcza, proszę państwa, drugi dzień, który dzisiaj wspominamy, zapisał się na kartach historii naszego miasta jako jeden z najtragiczniejszych dni. Bombardowanie węzła kolejowego Brzesko-Słotwina to wydarzenie, które na zawsze zmieniło losy wielu rodzin, a także odcisnął piętno na naszym mieście. Nasza stacja, tak jak dawniej, jak i dzisiaj, jest na ważnym szlaku komunikacyjnym, który łączy zachód z wschodem. W pierwszych dniach wojny panował tutaj bardzo duży ruch pociągów, zwłaszcza tych pociągów, którymi uciekali mieszkańcy Polski z części zachodniej, aby uciekać przed wojną, która wypuchła 1 września. Były to przeważnie pociągi ewakuacyjne wiozące całe rodziny, w tym wiele kobiet i dzieci. Nieprzyjaciel był, drodzy państwo, okrutny. Jego samoloty bombardowały zawzięcie również ludność cywilną. Dzisiejszy dzień to nie tylko okazja do wspomnień i refleksji nad przeszłością, ale także moment, w którym możemy oddać hołd tym, którzy walczyli o naszą wolność. Wśród nas jest dzisiaj człowiek, który swoją odwagą i poświęceniem zasłużył na najwyższe uznanie. Pan komandor Roman Rakowski. Stuletni, ponad stuletni, wspaniały, wyjątkowy uczestnik tamtych tragicznych wydarzeń. Bardzo cieszymy się, panie komandorze, to dla nas wyjątkowy zaszczyt, że jest pan z nami w tym dniu, że z drugiego krańca Polski, z nadmorza przyjechał pan na Przedgórze, aby uczcić i oddać hołd tym, którym niósł pan pomoc, ale też tym, którzy zginęli w tym miejscu. Drodzy państwo, to bohater, który jako młody człowiek i harcerz, a to jest szczególnie ważne, dlatego że na dzisiejszej uroczystości mamy całe duże grono naszych harcerzy. Harcerz, który niósł pomoc właśnie ofiarom tych bestialskiego ataku. Całe życie pana komandora można powiedzieć, że jest wielkim wzorem dla kolejnych pokoleń. Szanowny panie komandorze, dziś za chwilę będziemy mieli zaszczyt, wielki zaszczyt, aby wręczyć panu tytuł honorowego obywatela miasta Brzeska. To wyróżnienie jest wyrazem naszej wspólnej wdzięczności za pana niezłomność, za pana walkę o wolność i za to, że na swych barkach niesie pan prawdziwe świadectwo historii. Pańska odwaga, poświęcenie i niezłomna wola przetrwania dla nas wszystkich są źródłem inspiracji. Dziękujemy za to, że dzięki takim ludziom właśnie jak pan możemy dzisiaj żyć w wolnym kraju. Bardzo dziękujemy. Szanowni państwo, niech ta rocznica będzie dla nas wszystkich przypomnieniem, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. Niech będzie również lekcją historii, która uczy nas, jak krucha jest wolność i jak wiele wysiłku potrzeba, a czasem krwi, aby ją utrzymać. Chyląc czoła przed przeszłością, patrzymy w przyszłość i z nadzieją i odwagą na pamięć o ofiarach bombardowania węzła kolejowego Brzesko-Słotwina oraz takich ludziach właśnie jak pan komandor Roman Rakowski. Drodzy państwo, chwała bohaterom. Drodzy państwo, zanim przystąpimy do składania wieńców i kwiatów pod pomnikiem,
który nie tak dawno w ubiegłej kadencji został odnowiony, został też postument wzbogacony o tablicę z nazwiskami ofiar tego tragicznego bombardowania. Pozwólcie, że zaproszę tutaj pana przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Adriana Zaleśnego, który odczyta bardzo ważny dokument podjęty przez Radę Miejską, nadający tytuł honorowy panu komandorowi Romanowi Rakowskiemu. Panie przewodniczący.